You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z wami, nie wiem, 22 chyba czerwca, godzina jest chyba po 10, przed 11, nawet nie wiem, szczerze wam powiem, bo biegam, latam, po prostu wszystko załatwiam. Witam was oczywiście na daily vlogu, w sumie taki weekly vlogu. Chodźcie, jak fajnie strumyk płynie za mną, o, chyba było widać, nie wiem nawet. I co? Ja, słuchajcie, popitalam. Byłam właśnie w Savarsie po kilka produktów. Potrzebowałam na pewno jeden produkt, słuchajcie, do włosów. Także będę prostować włosy, a już mi się wszystko pokończyło, co tylko miałam. Także potrzebowałam produktu do prostowania włosów, czyli takiego chroniącego przed ciepłem. I potrzebowałam też olejek taki suchy do włosów, także mój ulubiony. I byłam po prezent dla Karoli, dlatego że szykujemy, słuchajcie, Karolinie niespodziankę. Ona się kompletnie nie spodziewa. Także jeżeli mi się cokolwiek uda jakoś przemycić i nagrać, to oczywiście wam to pokażę. A jak nie, to wam po prostu opowiem. Ale może chociaż zdjęcia wam wstawię. Zobaczymy, co mi się uda, bo nie chcę, żeby się kopnęła, że ja w ogóle nagrywam cokolwiek. Ale postaram się. Idę teraz do Humbergensa po jakieś picie, po mleko i po chlebek. Wracam do domu. No i hejo, hejo, ja właśnie wyglądam następująco. Taki mam makijaż przy użyciu paletki od Roxy. Rozświetlenie, kolczyki, łańcuszki i ten kombinezon. Pokażę się wam gdzieś później jeszcze jakoś, bo tak naprawdę to powiem wam, że nie ogarnęłam się czasowo. Ale się za to cieszę, bo już jest Karola, ale się nic nie spodziewa, że tutaj idzie dla niej prezent. Także dam wam znać później. No i hejo, hejo, słuchajcie, odzywam się na sekundkę, bo jesteśmy akurat na stacji. Karola poszła zatankować furkę. No i muszę wam powiedzieć, że jestem podjarana jak Chińczyk z opałkami, dlatego że ona się kompletnie nic nie spodziewa. Ja się po prostu chyba jaram bardziej niż ona. Uwielbiam po prostu niespodzianki i ja nie wiem, ale normalnie chyba sobie liścia strzelę, jak nie uda mi się cokolwiek wam pokazać, nagrać. Właśnie wraca, także ja będę teraz kończyć. I co? Moją kreację wam pokażę później, na pewno zrobię jakieś przebitki ze zdjęciami, ale co ważne, to muszę wam dać właśnie znać, czy się niespodzianka uda. Także trzymajcie jakby co kciuki, a my jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Co? Co? Gadasz coś? No? Dzień dobry! Czekaj. O, widzicie, mamy na trzy bajki. Poczekaj, wszyscy mamo, teraz Mieszka, będziemy. Nie, już się tam. Ja już się rozłączam, pogadamy. Zapadnie się pod ziemię. No i dobrze, kochani, my jesteśmy już praktycznie na miejscu. Cześć! My właśnie przybyliśmy. Cześć! To ci mała. Dzień dobry! A pokaż tu pokój. A pokaż pokoik właśnie. Tak pasem. Zobacz, ale ładnie. A to sypialnia. Czekaj. O, patrz, jak ma ten. Z tego łóżka to bym spadła. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Karola! Brawo, kochanie! No, krojaj pizzę szybko. Pizza urodzinowa. Dobra, pizza jest pokrojona w różne sposoby. Wzdłuż i w poprzek. Wzdłuż i poprzek. Tak jest. O! Tak ma być. Carusia. Francja, elegancja. Dobra, bierzcie i jedzcie. Bardzo ładny kolor kończówki. Tak, no i mamy umalowaną. Umalowane dziewczę. Aż uszy oklapły, wcale się nie dziwię. Patrzcie, jaki makijaż. Piękny. Wydobył jej po prostu błękit oczu, no po prostu na maksa. Patrzcie na rozświetlenie. Pomimo, iż tutaj jest naprawdę ciemno,
Ale zobaczcie na rozświetlenie. No kosmos. Dobra, ale szczerze, dziewczyny. Kosmos. No dla mnie po prostu bomba. Oko jest tak wy... Z oka jest wydobyte po prostu wszystko. Jej błękit oczu jest tak rzucający się w oczy, że po prostu szok. Usta, oczy. Poczekaj, zamknij oczy. Przepięknie. I ma jeszcze doklejone rzęsy. Chociaż tak się zanika. Z tej strony widać, że jest taki... Nie, światło. No. Światło, po prostu światło, kwestia światła. Mhm. Jest po prostu przepięknie. Słusznie. A jakby ktoś pytał, pięknie, jakby ktoś pytał, co było użyte, jeżeli chodzi o rozświetlenie, muszę to pokazać, bardzo proszę. Mamy maka. Nie miałam, nie mam, wydawało mi się tutaj nawet po dotyku, powiem Wam szczerze, że wydawał mi się bardzo spieczony i bardzo brokatowy. Nie jest w ogóle, nie ma w ogóle drobinek w nim wyczuwalnych. Jeżeli chodzi o podkłady, Karolcia ma skórę raczej taką lekko suchą, oczywiście z niedoskonałościami. Nie ma tu jakichś ani przesuszeń, no tak, masz z niedoskonałościami. I użyty jest podkład z Narsa. Z miksem, bardzo proszę, half mix z Bourjois, to jest podkład bardzo, bardzo zachwalany, bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam. O Narsie słyszałam, że jest podkładem raczej robiącym maskę. W połączeniu te dwa podkłady dały takie cudo. Przepięknie, bardzo, bardzo ładnie się ze sobą stegowały. Stegowały, nowe słowo. No i co? I tu chyba też miks polecił tych dwóch pomadek, o ile się nie mylę. Tak, to jest ciemniejsze. Too Faced. Angel i wam. Chyba jakaś edycja taka limitowana. Tak? Ona jest taka też jakby z delikatnym brokatem, widzę. Tak, coś tak, ma delikatnego, ale nie widać na ustach, co nika. No taki perłowy. Dokładnie, taka perłowy. Mhm. Wykończenie perłowe. Tak, a co to jest o to? A to jest klej. To jest klej, tak. Ło, schudy. Polecasz go? Jest okej. Okay. Wow, nie wiem, ja nie miałam dużo klejów, także no. No to jakby co, dam Wam znać jutro po imprezie. To też się nie budowało. Także to i to mnie ciekawiło. Słuchajcie, to widziałam bardzo często na filmikach u dziewczyn. Nars wydaje się bardzo ciemnym kolorem. I powiem Wam, że gdyby Madzia nie powiedziała, że w ogóle go zastosowała, ja bym w życiu nie powiedziała, że Karolcia ma go na twarzy. Z Narsa no, są dwie wersje generalnie, bo to jest Nars wersja Casino i ona jest troszkę ciemniejsza. Jeszcze jest wersja druga, jaśniejsza Laguna. Ale zobacz, Laguna. Jakie to wygląda na ciemne. Tak. Ale strasznie. One wychodzą dużo, dużo jaśniejsze tak naprawdę niż na skórze, nie są w opakowaniu. No zobaczcie, dokładnie. Tego są w ogóle dwie nie wersje widać. Tego bronzera. W ogóle bym nie powiedziała. Pięknie. No wow. I oczywiście gwóźdź programu. No i Sultry. Sultry od Anastazji, czyli jednak. Tak. Jednak Anastazja dzisiaj nam towarzyszy tego wieczora. Ja żałuję, że się pomalowałam. Pięknie. I szczerze powiem tylko jeszcze, że ja nie sądziłam, że jej będzie ładnie z dolną kreską. Mi się wydawało, że jej zmniejszy oko, a jej to bardzo wydobyło głębie oczu i bardzo tęczówkę niebieską oka. Też zaznaczam, że to jest makijaż wieczorowy. To nie jest pięknie. Makijaż dzienny, tylko wieczorowy. I... No i jest delikatny, bo nie jest mocny. Tak, ale też ładniej podkreśla tutaj, wiadomo, do ubioru. Tak? Bo a tu w ogóle dawałaś jej też rozświetlenie? Tak, też jest, tak coś... oczywiście. Tu jest właśnie. A czym robiłaś to rozświetlenie? Tak też samo makiem. Tak, makiem. Tak samo. Wow. To, wow. To samo. Ja nagrałam swojego. A ja swojego. No to ja swojego. Dobra, to się musimy, to iść do przodu. Dobra, wymieniamy się. Wymieniamy się. Jak jestem? No oceniajcie moją pracę teraz, ciężką. No naprawdę, mi jest głupio się wypowiadać. Ale... Powiedz mi, czy... Bo Madzia wymalowała koleżankę, powiedz mi, czy ładnie. Zaznaczmy, że kolega nie widział przed. Właśnie, to nie widziałem różnicy, jak... Wiesz, ale... To masz, podoba mi się. No i makijaż. Ale nie głupio się wypowiadać przy żonie. Tomasz, tylko w tym makijażu. Nie no, jest sztos. Jest pięknie. No i hejo, hejo, kochani, słuchajcie, odzywam się, jest godzina... Co? Nie, to nie działa. Nie wiem, która jest, kochani, godzina. 22.30. 22.30, to mogę Wam powiedzieć, że niespodzianka się udała. Udało się? Patrzcie, jest gwiazda. Zobaczcie, jak jest piękna. Serdecznie dziękuję za nie. Piękna, zobaczcie, jak ona jest dzisiaj piękna. Właśnie na jej oczy, makijaż. O, dzisiaj tu ładnie, w ogóle tu fajne światło. Właśnie, bo nagrałaś mnie bez makijażu. Tak, i teraz jest porównanie. Znaczy, generalnie ona i tak jest piękna, ale teraz piękna. Jej zostało wydobyte. Patrzcie, jak kreska na linii dolnej wodnej. Zamknij oczka i zobaczcie na te powieki. Kosmetyki Wam pokazywałyśmy, czym było użyte, co było użyte. Generalnie co? Jeszcze masz dooklejone rzęsy.
rzęsy. Pięknie się trzymają. Chyba jestem, ty. Ma rzęsy i jestem zdziwiona, że wyglądają bardzo naturalnie. Bardzo naturalnie. Zobaczymy, jak będzie też w praktyce, czyli jak będzie właśnie podczas tańczenia i pocenia się i tak dalej. Jestem bardzo tego ciekawa, tym bardziej, że klej był z Huda Beauty. Ja nigdy go nie znałam. Jeżeli chodzi o klej do rzęs, to zawsze stosowałam Duo. Nigdy nie miałam innego. Pięknie. No po prostu pięknie. Taką mamy solenizankę. Także się udała niespodzianka. Bardzo się cieszymy. Wszystko zobaczycie na vlogu. Karolcia za chwilę pokaże właśnie taki przebłysk tego, co nagrałam. I co? Macie, proszę się szykować. Ja wam tylko jeszcze pokażę, bo tego nie było widać. Balony, zobaczcie. To jest w ogóle już zasługa Madzi. Madzia tu wszystko przygotowywała jakby poza mną. Zdałam się na nią. Tam świeczuszka, tam balon. Tu wisi balon. Patrzcie. Jest balon. Tutaj jeszcze były powsadzane balony. Tu jest balon. Nie wam pokażę, nie ma to tamto. Proszę bardzo. Jest balon urodzinowy. Jest balon urodzinowy i coś jeszcze chciałam wam pokazać. Chciałam wam pokazać. O nie, już wam nie pokażę. Chyba zostało wyrzucone. Ale pokazywałam wam tą butelkę. To powiem wam, że te picie jest przepyszne. To jest jakiś gin. I jakaś wersja w ogóle. Nie wiem jaka wersja, ale tak wygląda. I to jest takie, jakbyście coś perłowego do środka wrzuciły. Nie wiem, że to kamera ujmie. Widzicie? Taki jakby budyń, ale z czymś perłowym w środku. Przepięknie to wygląda. Jeżeli chodzi o moją stylizację, to już wam też gdzieś tam pokazywałam. Mam na sobie ten kombinezon, który wam pokazywałam. Taki jeansowy. Dobrałam pasek. Dobrałam biżuterię z Primarka za 3 funty. Dobrałam kolczyki. Kolczyki są z HM-u za 8,99. Jeżeli chodzi o makijaż, makijaż podrasowała mi Madzia i mega się cieszę, bo mój już po prostu zaczął spływać, ale to tylko dlatego, słuchajcie, że zaczęłam sobie trzeć te oko. Po prostu mi strasznie łzawiło i Madzia mi podrasowała przepięknie Huda Beauty. No, także namawiam Madzię do tego, żeby robiła mi makijaże i pokazywała różne opcje przy użyciu moich różnych paletek. I to by były jakby opcje makijażowe z tymi paletkami, ale dla osoby dojrzałej. No bo jestem osobą dojrzałą, mam opadającą lekko powiekę i mam zmarszczone powieki, więc nie jest łatwo wykonać makijaż na takiej powiece. Także dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy byłybyście za. Madzia się szykuje, za chwilę będziemy gotowe, wychodzimy. No i co? I ja się mega cieszę, że niespodzianka się udała. Strasznie, strasznie, strasznie. No, proszę bardzo. Uahaj! Jaka ona ci piękna. Ja wygląda przepięknie. Mówi, że mam kończyć. No to kończę. I co? My spadamy, jeżeli mi się uda, nie obiecuję. Może wam zrobię jakiś przebłysk po prostu z baletów gdzieś, gdzie będziemy. Pokażę wam, jeżeli coś będzie po prostu fajnego. Wiem, że mamy iść do jednego miejsca nowego i ma być tam jakieś miejsce LED-owe, więc jeżeli uda mi się coś w ogóle nagrać czy zrobić zdjęcie, to będziecie mieli przebitki. Jeżeli nie, to wybaczcie oczywiście. Też wiecie, że nie jest łatwo chodzić z kamerą o tak później porze, jeszcze jak będą ludzie i tak dalej, i tak dalej. Więc ja telefonu też nie będę miała cały czas w ręce, będę miała go schowanego. Ale jeżeli mi się cokolwiek uda wam pokazać, to oczywiście wam pokażę. Życzę wam oczywiście udanego weekendu. Wiadomo, że filmik ukaże się za jakiś czas, więc nie wiem, czy to będzie weekend, ale życzę wam przemiłego wieczoru. I co? I dystansu życzę. Do świata, do siebie, do ludzi. No i uśmiechajmy się do siebie. Pozdrawiam serdecznie. Idzie i wyśnie może. Idzie i wyśnie może. Takie to życie staruszka. Uśpi teraz trójkę dzieci męża. To nie jest prosta sprawa. Idzie. Kapcie ściąga. Trzewiki ściąga, zakłada buty. To nie się uwaga. Uwaga. A ręka mi szybciej uschnie, niż ona wyjdzie. O, może tu sąsiad, co to może pan pomachać? Stoimy i wstrzymujemy windę, tak, by the way. Ja sobie zaraz zafarbuję trochę ręce na czarno. Od reklamówki. O, prawda. Zdrowko. Na zdrowie. Nie, ja cię nie wybrałam, to fajnie. Yeah!
To nie wybrana. Windę wstrzymuje. Kurde, rozkrokiem. Wciskajcie. Piątkę. O, ale fajnie, lustro jest. O, no, z tyłu dzisiaj to nawet wygląda. Ale z przodu to nie, to pora. To może jakiś jeszcze kląs, bo to jest takie toż. No, jesteśmy we trzy wszystkie. Dzisiaj jeszcze teraz mogę pokazać. Maciula, pokaż. O, ale usta, co masz w ustach? O, ładnie. No, jakie one dzisiaj ładne, a ja w ogóle... Weź już nie pierdzę. No, ty w ogóle... I jeszcze w tym niekorzystnym świetle to już w ogóle. I jeszcze z tym. I jeszcze zobaczcie. To jest paskudne światło. No. Trzy browary. Wychodzimy. Wychodzimy. O. I będzie zimno pewnie, czy nie? Będzie zimno? Nie. A wy macie kurtki, a nie. Cwaniar, nie będzie zimno. Nie, bo jak jest. O nie, nie jest. No, albo nie jest. Miał kadr i byłoby zimno. Ale fajnie miga ten. To by nie będę miała miejsca. To jest jak miga lampa. Iu. No, także my wychodzimy, idziemy. I co? Ale ciepło jest, fajne niebo. Zobaczcie, jakie ładne niebo jest. Ale pachnie kotletami. Kurde. Kotletami mi zapachniało. Słuchajcie, ktoś chyba robi obiad na jutro. No, także z puku puku. Idziemy, życzę wam co? Przemiłego wieczoru, miłej nocy. Jeżeli jest oczywiście weekend, bo nie wiem, kiedy dodam ten filmik. Jest Madziula. No, normalnie już z nami już się wpisała w grafik. Słuchajcie, co balety, to nie ma bata, że Madzi nie będzie. Nie ma baletu, bo z Madziuli. Co? I odezwę się do was pewnie za jakiś czas. Mam nadzieję.